Dzień dobry, ludzie, witam was w kolejnym odcinku z Gryreki. Wracaj na start! Mój timer dobiega końca. Reksio przekręcił kluczyk i po chwili lochy stanęły otworem. O, lochy stoją otworem. Lochy, czyli jak mniemam samice dzików. Ha! Jeszcze jeden świetny żart lingwistyczny. Ojej! Dostałem! Ojej! Dostałem! Thank you.
To niewątpliwie karta śledztwa. Bierzemy. Tu jestem. Tu jestem! Teraz hop do góry, a nie wypełnimy. Wróciliście? Cali i zdrowi! Podobały się wam lochy? Ja je wymyśliłem, nie chwaląc się. Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Ponad wszelką wątpliwość, Chrumburak i Valley Mors są poza podejrzeniami. O matko! Poproś o objaśnienie zasady działania karty śledztwa. No dobrze, pokażcie mi tę kartę. Wytłumaczę wam jej działanie. Każdy z nas siedmiu czarodziejów podzieli się z wami swoimi podejrzeniami. Po rozmowie z czarodziejem karta uaktualni się automatycznie. Kliknij wizerunek czarodzieja, aby ponownie wysłuchać jego podpowiedzi i zobaczyć, którzy czarodzieje w świetle tej podpowiedzi są podejrzani, a którzy nie. Kiedy porozmawiasz już z całą siódemką i wyświetlisz wszystkie podpowiedzi, okaże się zapewne, że nikt nie jest podejrzany. Ale pamiętaj, ten, który tak potwornie mąci, kłamie. Jeśli po wyłączeniu jednej podpowiedzi pojawi się jeden podejrzany i będzie to ten sam czarodziej, którego właśnie wyłączyłeś, bam! To będzie z pewnością ten, który tak potwornie mąci. Reksiu, czemu nie wybrałeś niebieskiej kości? Już byśmy byli w domu! I ruszyli. O matku, ratunku, ja nie chcę, Reksiu, to już koniec, co ja tu robię, niech ja kałała.
O matku! Ratunku! Ja nie chcę! Reksiu! To już koniec! Co ja tu robię? Niech ja porwę te koguty! Na bok! Możliwe! O matku! Ratunku! Ja nie chcę! Reksiu! Oj! O matku! Ratunku! Kto mi się zawalił? Lecieli, aż wreszcie dolecieli. Widzę magik przed nami! Użycie czaru i wypytać się z tego. Guldryk Gryzmundowo. Zapytamy się go. Nagle Reksio sięgnął po różdżkę. To już było zbyt wiele dla dzielnego psa. Reksio poczuł, że świat wiruje mu przed oczyma. Wiedział, że przegrał pojedynek. Matko, jak ja się przestraszyłem! Wszystko w porządku? Reksio sięgnął po różdżkę. To już było zbyt wiele dla dzielnego psa. Reksio poczuł, że świat wiruje mu przed oczyma. Wiedział, że przegrał pojedynek. Matko, jak ja się przed... Reksio sięgnął po różdżkę. To już było zbyt wiele dla dzielnego psa. Reksio poczuł, że świat wiruje mu przed oczyma. Wiedział, że przegrał pojedynek. Matko, ja... Zapiszy na pewno tak. Rozpoczy na pewno tak. Reksio sięgnął po różdżkę. To już było zbyt wiele dla dzielnego psa. Reksio poczuł, że świat wiruje mu przed oczyma. Wiedział, że przegrał pojedynek. Matko, jak ja się przed... Reksio sięgnął po różdżkę. To już było zbyt wiele dla dzielnego psa. Reksio poczuł, że świat wiruje mu przed oczyma. Wiedział, że przegrał pojedynek. Matko, jak ja się przez...
Reksio sięgnął po różdżkę. To już było zbyt wiele dla dzielnego psa. Reksio poczuł, że świat wiruje mu przed oczyma. Wiedział, że przegrał pojedynek. Matko, jak ja się przed... Reksio sięgnął po różdżkę. Trafiona czarem gęś zagęgała upiornie i rozpłynęła się w powietrzu. Reksio zwyciężył. I cokolwiek ci powiem, musisz odeprzeć jeszcze jedną falę drobiu, szturmującą właśnie uniwersytet. Hasło do furty to kisiel malinowy. Na końcu ciemnego korytarza znajdowała się masywna furta, która na widok Reksia przemówiła. Jestem furta! Podaj hasło dostępu na mury. Hasło prawidłowe. Reksio stanął na szańcu i wyciągnął różdżkę. Drób nadciągał. Ostatnie ptaszysko zachwiało się i padło. Reksio znów mógł cieszyć się ze zwycięstwa. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Mądry wybór. Zapraszam cię do manekina. Oto symbol czaru, ochrona przed snem. Poćwicz kreślenie tego symbolu. Bardzo dobrze. Za chwilę mój magiczny manekin spróbuje cię zaatakować. Wykonaj prawidłową zasłonę. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz.
Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Obawiam się, Reksiu, że nauczyłeś się wszystkich czarów pierwszego poziomu. Udaj się do docenta Serpentusa Snake'a na kurs magii drugiego stopnia. Oto klucz, który otworzy ci drogę do gabinetu docenta Snake'a. Magiczne drzwi prowadzące do niego znajdziesz tu, na uniwersytecie. Powodzenia! Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Jestem pewien, że możecie wykluczyć burektora Mateusza. Nic więcej nie wiem. Reksiu, czemu nie wybrałeś niebieskiej kości? Już byśmy byli w domu. Obawiam się, Reksiu, że nauczyłeś się wszystkich czas. Zapytaj o trup chaosu. Hał, 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 hał. Nie mam pojęcia, co to za diabelstwo. Ale ostatnimi czasy mało co mnie dziwi. Wiem, że można je pokonać czarami. Słyszałem też, że kury są ze wszystkich najmocniejsze. No to klops. Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Hał, 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 hał. Podejrzany ma albo niebieski kapelusz, albo wzorek gwiazdy. Na pewno nie ma obu. No i co jeszcze? Potężny wiszący na ścianie Arras przykuł uwagę Reksia. Arras był niewątpliwie magiczny. Wzór na Arrasie nagle nabrał sensu. Reksio miał wrażenie, że czegoś brakowało. Witaj w gabinecie docenta Serpentusa Snake'a, Reksiu. Witam cię, Reksiu. Spodziewałem się ciebie, ale jeszcze nie w tej chwili. Szybko ci poszło. Nazywam się docent Serpentus Snake i jestem nauczycielem czarów drugiego stopnia. Proszę, proszę, zapoznaj się z zaklęciami, których mogę cię nauczyć. Zapytaj o trup chaosu. Coś tam słyszałem, ale niezbyt mnie to interesuje. Valdimors ma podobno jakąś teorię na ten temat. Jak spotkasz takiego ptaszora, nie zastanawiaj się długo i zaaplikuj mu kilka dobrych czarów ofensywnych. To ponad siły małego kreta. Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Ten, który tak potwornie mąci, ma na ubraniu wzorek w księżyce. To ponad siły małego kreta. Przedałeś mu. Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Plaga. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego, plaga much. Trafionego nim przeciwnika otoczą irytujące owady i będą mu przeszkadzały w rzucaniu czaru. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Obawiam się, że nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru. Karta jeszcze trzech mi kartuje. Jak z tego wyjść? Teraz polecam. Ładny. O, nowa platforma. Nie no, możemy sobie wybrać. No najpierw tu polecimy. No chyba żartujesz. I ruszyli. Ojejku, jejku, jejku. I
ruszyli. O matku! Oj! O matku! Ratunku! Ja nie chcę! Ała! O matku! Ratunku! Ała! Oj! O matku! Ratunku! Ja nie chcę! O matku! Nadchodzi Ser Magedon! O matku! Oj! O matku! Ratunku! Oj! O matku! Ratunku! Ja nie chcę! Lecieli, aż wreszcie dolecieli. Przed nami Bobror! Tak oto nasi bohaterowie po kolejnych perypetiach wylądowali w krainie Bobror, gdzie ponoć zaległy cienie. No, zobacz, Rejsiu. Zaległy tu cienie. Nagle... Wow! Ty nic nie widzę. To już było zbyt wiele dla dzielnego psa. Reksio poczuł, że świat wiruje mu przed oczyma. Wiedział, że przegrał pojedynek. Matku, jak ja się przestraszę! Dobra, jeszcze raz. Piorna kura zagnakała po raz ostatni i zapadła się pod siebie. No dobra, 9 dla ciebie, Bobromirze. Dzięki, Bulbo. Mimli dostanie 7. Mimli. A dla ciebie, Lovelasie, wychodzi mi, że 3. Jak to? Przykro mi. Jestem Bulbo Bagniś, skromny hominid podróżnik. No bardzo mi miło. Jestem Kret Kretę, za to dzielny pies Reksio. To mój druh Bobromir, słynny siekacz, który prowadzi nieustającą walkę Bobra ze złem. No bardzo mi miło. Jestem Kret Kretę, za to dzielny pies Reksio. Poznajcie mężnego Lovelasa! Każda wiewióra chciałaby go za męża. No bardzo mi miło. Jestem Kret Kretę, za to dzielny pies Reksio. Ten pan to Mimli, znany stąd, że roztacza wokół siebie szczególną aurę. No bardzo mi miło. Jestem Kret Kretę, za to dzielny pies Reksio. Dobra, tutaj skończymy. Na